Witam Was z ruin Zamku Rogowiec. Kolejna nasza wizyta. Cały czas jesteśmy w terenie. Historie, które tu już kilka razy nagrywałem dla Was, opowiadałem, jest ich kilkadziesiąt. Teraz nowe wypłynęły. Szczególnie dzięki temu Atlasowi Liegebirge. Przetłumaczył nam to Niemiec, który jest z nami. Historię, przywiózł taką książkę, historię, legendy i bajania właśnie dolnośląskie z lat 1000, książka z 1896 jest. Są tam przypowieści, opowieści właśnie, słuchajcie, o ludziach lasu, o wilkołakach. Jest historia zamku, tą, którą już Wam kiedyś opowiadałem. Jest zapisana w tej książce. Jest historia właśnie też związana ze skarbem. Oczywiście bursztynowa komnata też tu jest, bo jak ostatnio się dowiedziałem, byliśmy tu w zeszłym tygodniu. Ekipa poszukiwaczy tu była z urządzeniem podobnym do georadaru. Szukali tu bursztynowej komnaty. Jednak najbardziej, co mnie zainteresowało z opowieści właśnie tych Niemców, którzy tu przyjechali, historia z 1946 roku. Werwolf, że na tych terenach był i działał, to jest fakt niezaprzeczalny. Jednak w 1946 roku dochodzi dokładnie tu, w tych ruinach, do pogromu żołnierzy rosyjskich. Legenda jest legendą, że Werwolf, ostatnia walka, ostatnia bitwa. Jednak z tych opowieści tego Niemca, który był tutaj dzieckiem, wyjechali stąd w 1948 roku, opowiadał, jak jego ojciec z bratem przyszli tu zbierać właśnie te rosyjskie zwłoki, bo Rosjanie ich do tego zmusili, żeby wysprzątać cały teren. Opowiadali dokładnie o tym, że te zwłoki były rozczłonowane, rozświartowane, nie byli zastrzeleni, nie byli zasztyletowani, byli po prostu rozszarpani. Zwłoki były porozrzucane tu po całym terenie. I słuchajcie, taka sama historia jak Sobonia, co była ta walka na Soboniu w 1946 roku i w 1947. Zostaje radio, zostaje uzbrojenie, zostaje broń, zostają środki opatrunkowe. To nie ginie. Jeżeli to by zrobił Werwolf, jeżeli to by zrobili tak zwani niemieccy partyzanci, na pewno zabraliby broń i amunicję. To wszystko zostaje, nie było w ogóle śladów walki, tak jakby Rosjanie w ogóle tutaj nie walczyli. Historia była przez jakiś czas żywa, tą historię opowiadano tutaj i w Głuszycy, i w Grzmiące, i w Rybnicy, właśnie o Werwolfie, który morduje tutaj Rosjan. Jednak drugi przypadek, miejscowość Andrzejówka, tam gdzie znajduje się dzisiaj schronisko, dokładnie to samo w kierunku na Waligórę. Znaleziono 11 pograniczników czeskich, dokładnie w ten sam sposób zamordowanych. Oczywiście wersja oficjalna była, że Niemcy ich porąbali siekierami. Także takich historyjek tutaj, słuchajcie, jest kilka. I coraz częściej przyjeżdżają ludzie opowiadając te historie. Nie są to historie z internetu, nie są to historie wyssane z palca. Dlaczego? Niemiec, który teraz tutaj jest, Olaf, on ma 77 lat. Te historie, które on nam tutaj opowiadał, byliśmy w Arkadii, opowiadał nam te historie, słuchajcie, są żywymi historiami w jego domu. Oni cały czas o tym opowiadają, oni to pamiętają i przekazują tą historię. Dziwnym takim zbiegiem okoliczności, dwie historie, które on opowiadał, znam z mojego domu rodzinnego. U mnie tak samo ojciec, rodzice opowiadali właśnie o tym pogromie żołnierzy rosyjskich, tylko tu w miejscowości Grzmiąca przy kopalni uranu. Tam znaleziono też kilkunastu zamordowanych żołnierzy. I teraz jak zaczęliśmy to liczyć, się okazało, że na tym terenie w latach 45-49 zginęło około 200 rosyjskich żołnierzy. Zgadza się. W oficjalnych statystykach jest, że to byli saperzy. Że oni podczas rozminowywania terenu gdzieś tutaj zginęli. Ostatni taki większy mord żołnierzy rosyjskich na tym terenie miał miejsce po czeskiej stronie w okolicach Szpicaka, to było w 1948 roku. Ale tam faktycznie doszło do walki, Czesi i Niemcy walczyli z Rosjanami tutaj na pograniczu. Chodziło prawdopodobnie o Szaber, bo też w tym miejscu dochodziło właśnie do walk między szabrownikami. Kolejna historia, którą tutaj żeśmy słyszeli, w zasadzie zapoznali się z tą historią, skrzynie z Głuszycy wynoszone. W 1946-1947 roku właśnie Werwolf miał wynosić z zakładów włókienniczych w Głuszycy skrzynie i gdzieś te skrzynie miały być tutaj chowane. Faktycznie archeolodzy, którzy tu pracują na Rogowcu, teraz jeszcze ich nie ma, oni dopiero zaczną pod koniec czerwca, w zasadzie chyba 29 albo ostatniego czerwca przyjeżdżają tutaj i będą prowadzili dalej pracę. Potwierdzili, że znaleźli, słuchajcie, 2 lata temu skrzynię z dokumentacją. Czyli te prace archeologiczne, które są tu prowadzone, to co już Wam kilka razy pokazywałem, że jedni archeolodzy przyjeżdżają, odkopują, drudzy zakopują, są tylko prowadzone w jednym kierunku, aby dobrać się do tych dokumentów, które gdzieś tu zostały schowane. To jest kolejne właśnie miejsce, gdzie działają na Rogowcu archeolodzy.
Jak stanowisko wygląda, pokazywałem wam już kilkanaście razy z tej strony i tam. Jednak to miejsce jest pod nami puste. Ci, którzy byli teraz właśnie tu z tym georadarem, badali cały ten teren i jednoznacznie powiedzieli, że pod nami znajduje się pusta komora. Wbijali nawet sondy, sobie porobili takie pręty metalowe, wbijali to w którymś miejscu, nie chcieli pokazać dokładnie gdzie. Jeden z takich prętów padł im do środka, czyli pusta przestrzeń jest. Na jednej z map i w opisie, w tym atlasie, którym posiadam, Rogowiec jest opisany i przedstawiony jako miejsce właśnie turystyczne dla Niemców, gdzie sobie tutaj przychodzili w latach 1933-38, bo od 1938 roku ten teren jest tutaj zamknięty dla turystów. Jest opisane, że zamek posiada podziemia. Czyli znowuż będzie mała awantura z tego powodu, że oficjalnie tu nie ma żadnych podziemi, tu nie ma żadnych korytarzy. Jednak jeżeli coś jest opisane, pokazane i jest od razu negowanie autentyczności tego atlasu. W momencie, kiedy Alex go zeskanował, pokazał, kilkanaście osób w zasadzie rzuciło się, że to jest fals. Że Alex i ja zrobiliśmy sami te mapy, także jesteśmy bardzo dobrze. Także jesteśmy nie złymi gigantami. Jednak prace, które są tutaj prowadzone, tak jak kilkanaście razy wam powiedziałem, nie odbywają się legalnie, oficjalnie. Konserwator zabytków z Wrocławia nic na ten temat nie wie. Że tu przyjeżdżają samochody, słuchajcie, nawet do kamiennej bramy potrafi podjechać 5-6 kładów ze 3 Land Rovery i nikt, żaden leśnicy stąd ich nie pogoni. A my ostatnio konno, żeśmy tu jechali i mieliśmy z tego powodu awanturę, bo nie wolno tutaj wjeżdżać konno, zakaz jest po prostu, nie? Trzeba od leśniczego specjalne zezwolenie dostać, żeby tu konno jeździć. Także w każdym bądź razie kilkadziesiąt razy wam właśnie mówiłem o tych osobach, które tu przyjeżdżają i po lasach prowadzą takie legalne, nielegalne prace odkrywkowe. Szczególnie Rogowiec, Wielka Sowa, teraz do tego dochodzi Grzmiąca i Rybnica Leśna. Słuchajcie, tam co byliśmy ostatnio z Rafałem i pokazywałem wam tą kopalnię, ktoś przyjechał na bezczela koparą, słuchajcie, na szczyt góry, w gigantyczną dziurę tam wychlastał. Jeżeli, no dzisiaj tam nie dojdziemy, ale następna wycieczka na pewno wam pokaże to miejsce, jak zostało zeksplorowane przez jednego z miejscowych tu poszukiwaczy. Rozeszły się wieści właśnie o złocie, może złoto tutaj. Znowu słuchajcie, gorączka złota. Znowuż idą wakacje, znowuż ogarnęła mania poszukiwaczy szukania złota. Jest tutaj na tym terenie człowiek, który słuchajcie, za całe 50 zł albo 100 sprzedaje mapę, gdzie są naznaczone depozyty. Także tutaj od razu informacja dla tych, którzy by chcieli coś takiego nabyć. Tego człowieka można spotkać na Ozówce albo na Włodarzu. Także polecam, gorąco polecam te mapy ze skarbami. Także w każdym bądź razie jest podaż, jest popyt. Wracając do zamku Rogowiec. Starałem się dowiedzieć czegoś więcej. Starałem się dowiedzieć o tym, co od 1938 do 1945 roku tu się działo. W sumie nic nie wiemy. Mieszkańcy tutaj Grzmiącej, starzy Niemcy, opowiadają właśnie o potężnej detonacji w 1945 roku. Dowód tej detonacji jest tam, pół zbocza się zsunęło. Pokazywałem już wam kilkanaście razy te gruzowisko. O kilku detonacjach właśnie tu w Grzmiącej i w Rybnicy opowiadają starzy mieszkańcy. 1946-1947 rok. Oficjalna wersja, że to rosyjscy saperzy wysadzali tunele żeby i stare kopalnie, żeby do nich nie można było wejść. Jednak Niemcy opowiadają tu, że to nie Rosjanie wysadzali, nie Polacy. Przychodzili Niemcy z lasu, jak oni ich nazywali, że ludzie z lasu wychodzili i wysadzali te tunele. Szkoda, że nie mogliśmy nagrać w Arkadii tej rozmowy, bo nie życzyli sobie, żeby wystąpić przed kamerą. Jednak, gdy zobaczyli dokumenty, które im pokazałem, okazało się, że jeden z tych Niemców znalazł dokumenty swojego brata. Facet aż się trząsł. No i tutaj też taka mała uwaga do tego pana, jeżeli chciał coś, mógł powiedzieć, a nie kraść z teczki mi dokumenty. Bo żeśmy wczoraj przeglądali teczkę, brakuje właśnie listów ręcznie pisanych i brakuje jednej mapy. Także, no tak panie Niemcu się nie robi. Także na drugi raz na pewno takich dokumentów nikomu nie pokażę. Na pytanie skąd mam te dokumenty, powiedziałem, że w zeszłym miesiącu zostały znalezione podczas rozbiórki z jednego z domów. Facet po prostu aż się trząsł. Jak zobaczył zdjęcia, jak zobaczył właśnie dokumenty, na jednym zdjęciu rozpoznał swoją matkę. Powiedział nam oficjalnie, tutaj jest człowiek, który był przy rozmowie, który tłumaczył tą rozmowę. Niemiec po angielsku z nami rozmawiał. Właśnie w momencie, kiedy zobaczył zdjęcia rodzinne, autentycznie 70, prawie 80-letni człowiek miał łzy w oczach. Ale mógł oficjalnie powiedzieć, że on to chce, bym mu na pewno to dał. Także zdjęcia zostały, ale żałuję, że zginął ten list. W momencie, kiedy zaczął później wypytywać, w jaki sposób to zostało znalezione, gdzie, no szczegółów mu tam do końca nie mówiłem, ale gdy powiedziałem, że została zrywana przez pracowników podłoga, znaleziono dużo dokumentów.
Spytał się, co za firma. No powiedziałem, co za firma. To autentycznie, słuchajcie, gościu wsiadł w samochód i pojechał do właściciela tej firmy. Nie wiem, jaki był efekt, jaki był wynik tej rozmowy, gdyż Niemcy wczoraj wyjechali. Spakowali się i wyjechali. W momencie, kiedy żeśmy, ja chciałem się z nimi pożegnać, udali po prostu, że nas nie znają. Także nie wiem do końca, o co tu chodzi. W każdym bądź razie wiem, że on tu przyjeżdżał przez wiele, wiele lat. Zatrzymywał się tutaj w okolicznych hotelach i właśnie czegoś szukał. Być może, że teraz właśnie to znalazł. Zagadka tego miejsca, nie powiem, że jest do końca już rozwiązana, jednak mamy nazwę. Niemcy nazywali przed II wojną światową te skałki tutaj Górą Czaszki. Dlaczego? Tu miał się znajdować ołtarz, gdzie składano jakieś tam wota. Kilka razy wam mówiłem właśnie o tych miejscach, pokazywałem już kilkadziesiąt razy tą skałkę plus te kamienne kręgi, które tu były rozwalone po wojnie przez, na polecenie w sumie, miejscowego proboszcza, który tutaj w zasadzie nie był inaczej, pastor ewangelicki, który został księdzem katolickim po II wojnie światowej. On właśnie wydawał polecenia miejscowym, tym osadnikom, którzy tu przyjeżdżali, rozwalali to wszystko. Miejsce miało być całkowicie zatarte. Znajdowały się właśnie tutaj kurhany, które do dzisiaj są rozgrzebane. Dwa kamienne kręgi zachowały się tam na dole, plus miejsce pochówku. Jest tak zwana też jedna góra, którą nazywają piramidą. Będziemy za chwileczkę koło niej przechodzili. Na temat tej góry nie chciał nam nic opowiadać ten człowiek, tylko to miejsce. Wskazał nam to miejsce jako obrzędowe, on to nazywał obrzędowe, bo miejsce kultu. W 1945 roku, jeszcze przed wkroczeniem Rosjan, na tym terenie odprawiano właśnie jakiś ceremoniał. Takich miejsc tu było kilkanaście. Miesiąc temu byli tutaj ludzie, którzy zajmują się parapsychologiem. Jestem daleki od dymdadełkowców, żeby któregoś tam poklepać po ramieniu, ale ci ludzie naprawdę mają niesamowitą wiedzę i jedna z tych dziewcząt, która była, no dysponuje jakąś mocą, właśnie opowiadała o uwięzionych duszach między tymi kamieniami. I faktycznie, słuchajcie, tu w 1945 roku, pod koniec 1945 roku znaleziono kilka ciał. Prawdopodobnie porachunki szabrownicze bądź ofiary, bo dwa ciała były bez głów. Także okolice Włodarza, Sobonia, tam znajdowano zwłoki, a zawsze całe życie straszono nas tu, żebyśmy tu nie przechodzili, bo tu są wilkołaki, bo tu nam się stanie krzywda. W 1957 chyba albo 8 roku w Opiści znaleźli kolejne zwłoki, ale poniżej. To już jest rzucane na karb Służby Bezpieczeństwa i NKWD, że Rosjanie wykonali tutaj wyroki na kimś, że tutaj mordowano. Także historia, słuchajcie, tych mordów i tych porozrzucanych ciał tu po terenie jest bardzo, bardzo żywa. No ktoś powie, że to jest nieprawda, bo tego nie ma słowem pisanym. Jest, Trybuna Ludu, Gazeta Robotnicza, tylko, że nikt to nie wierzy. Każdy mówi, że to są komunistyczne szmatławce, jednak w tych gazetach z lat 50. było bardzo dużo opisywane. Zostawiłem te gazety w Arkadii, ostatnio przyjechał pan, który powiedział, że to jest komunistyczne ścierwo, słuchajcie, i te wszystkie gazety wrzucił do kominka. Także temu panu też bardzo dziękujemy za okazaną pomoc i wyrozumiałość. Także w każdym bądź razie w gazetach w Trybunie Ludu, jeżeli sobie znajdziecie, wejdziecie na stronę zarchiwizowane właśnie Trybuna Ludu Wałbrzych, tam można znaleźć właśnie te zapiski. Mało tego, są zapiski, słuchajcie, o dziwnych mordach i porywaniach dzieci z okresu Czarnej Wołgi, czyli lata 60. i 70. na tym terenie. Jest to teren starej kopalni. Nie powiem wam, z jakiego okresu ona chodzi. Tu jest zasypane jedno wejście, tutaj nawet można jeszcze między kamorami zajrzeć sobie do środka, jest jeszcze grota w środku i tu zagruzowane jest wejście do środka, do kopalni. Kolejne wejście jest tam. Wszystkie te drewno, co tu jest rzucone, narzucone, w ten sposób są zastemplowane i zagruzowane wejścia do kopalni. I to jest właśnie to miejsce, gdzie mieli ukrywać się żołnierze Werwolfu. Po wojnie miejscowi tu przychodzili, między innymi nawet mój ojciec tu przychodził, stąd wyciągali różne fanty. Słuchajcie, tu były koce, tu były konserwy, mundury, o broni nigdy nie słyszałem, ale w każdym bądź razie tu można było zejść. Nie to, że na linach trzeba było się opuszczać, tu w tym miejscu można było zejść. Tamte dwa szyby, ten i ten, były już
dostępny tylko za pomocą drabin albo lin. Zagruzowywanie tego trwa, słuchajcie, w zasadzie od zakończenia II wojny światowej. Teraz tutaj się nie prowadzi żadnych prac, ale co roku praktycznie Lasy Państwowe jeszcze w tamtych czasach rzucały do środka drewno. Teraz, żeby to usunąć, chcieliśmy tu odczyścić które z tych miejsc. Słuchajcie, to by był z miesiąc żmudnej roboty, żeby się do tego dostać. Jednak miejsce jest na tyle niedostępne, że turyści praktycznie tutaj w ogóle się nie zapuszczają. Ostatni taka eksploracja tu była prowadzona na tym terenie jakieś 6-7 lat temu. Przyjechała właśnie grupa poszukiwaczy, siedzieli tutaj, przeszło 2 tygodnie. Co znaleźli, co wykopali, tego się też nigdy nie dowiemy. Jednak w każdym bądź razie takich kopalni, słuchaj, tu idąc w kierunku na Rybnicę jest około 11. Dzięki temu atlasowi, mapie właśnie tych gór, możemy bardzo łatwo namierzyć te miejsca, bo wszystkie kopalnie są naznaczone. W 1938 roku są te tereny zamknięte dla turystów, jednak naznaczenie jest. Słuchajcie, tak samo jest kopalnia na Soboniu zaznaczona. Tak samo tu w Górach Rybnickich, słuchajcie, masa takich sztolni, masa takich wyrobisk. Co tu wydobywano? Złoto, srebro, antracyt, do tego jeszcze ruda żelaza. Kopalnie, które tutaj pierwsze powstały, pierwsze kopalnia na tym terenie, która tutaj jest, bo to były tereny czeskie, nawet nie tyle niemieckie, jak czeskie, 1780 rok. Ostatnio jak byliśmy tu z Wierą, ona właśnie miała mapę, pokazywała, że to należało właśnie do czeskiego konsorcjum wydobywczego czy górniczego. Kolejne kopalnie zaczynają się stąd w odległości jakichś 5-6 km właśnie w kierunku na Wałbrzych. Kopalnia Wałbrzych, jej chodniki sięgały aż tutaj praktycznie do Rybnicy. Jeżeli chodziłoby o ukrycie, jeżeli werwolf miałby się ukrywać, bo właśnie są takie słowa, że to jest za małe góry, za mały obszar, żeby werwolf mógł tutaj się schować. Bardzo dobrze i bardzo szybko mogli się ukryć, znając właśnie rozmieszczenie kopalni. Rosjanie i Polacy, którzy tu przybyli w 1945 roku, nie znali tych terenów. Nie było map, nie było niczego. Bazowali Rosjanie na słowach Dalmusa, a Dalmus, wiadomo, nigdy prawdy nie powiedział. Słuchajcie, jest historia właśnie Otto Mintera, który był komendantem obozu koncentracyjnego w Głuszycy. Słuchajcie, on zostaje powieszony na polecenie Mintery, nie Mintery, tylko Dalmusa. Wyrok wykonują Rosjanie na nim. Wieszają go na terenie pierwszego zakładu, który nazywał się później ZPB Piast, którego tego zakładu dzisiaj już nie ma. I kilka jeszcze takich informacji dotyczących Dalmusa. Jego panicznie tu wszyscy się bali. Z tego co pamiętam, jak tylko padało to nazwisko, nawet zdjęcie Dalmusa, jak pokazywałem z moim ojcem, to widać bardzo przerażony, wręcz przerażony jest po twarzy, że się boi tego gościa. Ludzie się, nie wiem jak to opisać, paniczny strach panował i w momencie, kiedy Dalmus po wojnie jeszcze w 1946 roku tu współpracuje z Rosjanami, słuchajcie, on rządzi na tym terenie. Na jego polecenie wysadzane są chodniki, na jego polecenie są zasypywane chodniki i korytarze. Drążone przez Niemców w latach 40, ja stawiam nawet, śmiało będę mówił, 40, 41 do 45. A Niemcy prowadzą tu jakieś duże prace właśnie górnicze cały czas, bo to jest, słuchajcie, ich teren. Jeżeli chodzi o Soboń, jeżeli chodzi o Ludwikowice, te tereny są terenami górniczymi. Także podziemia Ludwikowic Kłodzkich, podziemia te, które mamy wyryte tu dookoła, powstają dużo i długo wcześniej niż wybucha II wojna światowa. Kolejne miejsce, gdzie Niemcy mieli kopalnię, można powiedzieć odkrywkową, nazywali to Czarną Skałą. Jest to zlepieniec koloru czarnego, pochodzenie bazaltowe. No, geolog, który tutaj był w ogóle zdziwiony tą skałą, jak to zobaczył. Niemcy eksplorowali to ponoć od XVIII wieku do zakończenia II wojny światowej. Ten wąwóz, w którym teraz się tutaj znajdujemy, jest ręcznie ukształtowany przez ludzi. Jeden z zapisków z Grossrosen świadczy o tym, że już w 1938 roku przywieziono tutaj więźniów z Dachau, którzy właśnie tu w tych kopalniach pracowali. Poniżej za chwileczkę pokażę Wam następną kopalnię. Jednak to miejsce jest szczególne. Pewna z grup właśnie, te, o których tak zawsze opowiadam, że odprawiają jakieś ceremoniały, przyjeżdżają dokładnie tu. I w tym miejscu odprawiają jakiś ceremoniał. Jak się wchodzi tu na te skały do góry, są oczka, stanowiska, ale to są bardzo stare stanowiska, słuchajcie. Albo ktoś się bawił w czasie wojny, albo przed wojną w ściankę spinaczkową, albo po wojnie Rosjanie tutaj się szkolili. Jedna z wersji też jest taka, że najemnicy, którzy wyjeżdżali do Jugosławii w latach 90. trenowali i szkolili się w tym terenie. Właśnie zabójstwo tych studentów niedaleko Osówki właśnie ponoć miało takie podłoże, że trafili na taką grupę, którzy się szkolili i przypłacili to właśnie życiem. Wersji oficjalnych jest kilka, w zależności od
informatora, gazety, radio, telewizja, informacje były różne. Oficjalna wersja dzisiejsza, rabunek na, znaczy zabójstwo na tle rabunkowym, jednak nie zginął aparat fotograficzny. W tamtych czasach, słuchajcie, rarytas i bardzo drogi, bo to był aparat Nikon, lustrzanka. Nie było tylko w nim taśmy fotograficznej. Był rozbity, wyciągnięta była taśma, taśma była naświetlona. Jeżeli to by było na tle rabunkowym, na pewno zabrano by im śpiwory, zabrano by im namioty, no kamerę na pewno by im zabrano, to znaczy aparat fotograficzny. Zegarki nawet przy nich były. Także śledztwo zostało bardzo szybko umorzone i zamiecione pod dywan. W tym miejscu znaleziono, słuchajcie, kilkanaście czarnych kamieni wyszlifowanych po prostu jak diament. To jest bazalt. Prawdopodobnie to jest ten sam bazalt, który był na Ślęży. Jeden z ludzi, który tu przyjeżdża, taki fascynat Ślęży, właśnie opowiadał, że tu gdzieś znajdował się właśnie jeszcze po II wojnie światowej ołtarz, na którym znajdowały się czarne kryształy. Tylko no, z tymi kryształami to jest różnie. Widziałem oszlifowany bazalt, słuchajcie, wypolerowany na gładko, wygląda jak kryształ czarny. Także właśnie w tym miejscu, gdzieś w tym wąwozie można jeszcze coś takiego ponoć znaleźć. Jest tutaj grupa, ojejku, jak oni się nazywają? Festung Breslau. Oni tu przyjeżdżają z Wrocławia, to jest grupa rekonstrukcyjna, dwóch ludzi tutaj cały czas przyjeżdża, dysponują jakąś tam mapą, chwalili się ostatnio, że namierzyli wejście właśnie pod Czarną Górę. Kolejne miejsce, gdzie właśnie mamy do czynienia z takimi kurhanami, kopcami, jest kilkanaście wersji na temat tego kręgu kamiennego. Jedna jest taka, że znaleziono tu, ktoś zrobił sobie depozyt i ten depozyt został wypruty. Druga wersja jest taka, że tu był kurhan, też został rozpruty i splądrowany. Trzecia wersja jest taka, że to było miejsce obrzędowe. Kilka osób, które penetruje tutaj te tereny, jest i każdy z nas ma swoją teorię. Tak naprawdę nie wiemy, co to jest, bo przeważnie to się powie kupa kamieni z dziurą w środku. I jakie to ma znaczenie, kogo to obchodzi. Tu, tym pasem, którym idziemy, on jest też naznaczony właśnie w tym atlasie, znajdują się takie miejsca zaznaczone krzyżykami jako miejsca pochówku. Czyli w tym miejscu prawdopodobnie kiedyś mógł być cmentarz. Poruszamy się starym szlakiem, idziemy szczytem Gór Rybnickiej, poruszamy się starym szlakiem, którego na żadnych mapach teraz nie ma. Jedynie pracownicy leśni tu się zapuszczają, no i takie świry jak ja. Co może to świadczyć o depozycie, że to był depozyt. W samym środku rośnie drzewo i pod tym drzewem zostało to wyprute. Prawdopodobnie, i to jest bardzo prawdopodobna wersja, że to faktycznie był depozyt zrobiony w czasie wojny. Po wojnie ktoś go sobie po prostu rozpruł i powstało to zagłębienie. Jednak takich miejsc tutaj jest kilkanaście. Wystarczy, że byśmy poszli, tam jest następny, tam jest następny i tam jest następny. A tu stoimy na szczycie wielkiej kupy kamieni. Oczywiście będzie od razu wersja, że rolnicy, którzy uprawiali pola w tym miejscu, bo to zawsze bardzo orne pola były, wybierali kamienie po prostu z pól i usypywali w ten sposób. Takich zagadek, słuchajcie, w kompleksie Rize są dziesiątki. Tak jak mówię, trzeba się zapuścić troszeczkę do lasu, trzeba zejść ze szlaku i coś takiego na pewno znajdziecie. Widok za mną, jaki macie, to jest właśnie widok z Arkadii. Kompleks Rize za moimi plecami. Kolejny dzień właśnie takiej włóczęgi i zwiedzania wszystkich terenów. Wychodzi na jaw. Jest kilkanaście rzeczy, które dzięki Atlasowi żeśmy znaleźli, dzięki tym starym mapom. Szczególnie odkrywamy codziennie jakieś nowe kopalnie. Właśnie tutaj Rybnica grzmiąca w kierunku na Rogowiec, później Szpiczak, czeska strona, masa kopalni. Na mapie jednej jest zaznaczone około 32 wyrobisk górniczych tu na tym terenie. To jest masa, żeby to wszystko przejść, żeby to wszystko sprawdzić, po prostu jest niemożliwe. Znajdujemy coraz więcej tych kamiennych kręgów. No, moje podstawowe pytanie jest takie, do czego one są, do czego miały one służyć. Miejscowi, którzy mieszkają tu poniżej, zostało 3-4 niemieckie rodziny, takie oryginalne, które tu mieszkają jeszcze od sprzed wojny, można powiedzieć. No, opowiadają różne rzeczy. Ktoś tam właśnie, jak dzisiaj już wcześniej zaznaczyłem, że to miały być depozyty, to najlepsza, najbardziej prosta odpowiedź, która tutaj jest powszechnie przekazywana, że to są kamienie zbierane z pól, że rolnicy, którzy uprawiali tutaj te pola, po prostu te kamienie kopcowali po lasach. Także to jest najmniej prawdopodobna wersja. Dzisiaj, żeśmy oglądali jeden z rozprutych kopców, to dosyć niedawno przechodziłem koło niego dziesiątki razy, słuchajcie, nie zdając sobie w ogóle sprawy, że coś takiego jest. Kolejne sprawy, kolejne w zasadzie
No nie powiem, że dowody stuprocentowe dotyczące włodarza, tego co działo się na włodarzu od 1939 roku. Tu, tak jak powiedziałem, już nie jest to jedyny, który właśnie twierdzi, że data 1943, rozpoczęcie tych prac jest błędną datą, że tutaj dużo, dużo wcześniej rozpoczęto pracę. Właśnie w tym atlasie Riesgebirge na jednej z map też jest naznaczona kopalnia właśnie na włodarzu. Tylko, że ona jest zaznaczona od strony południowej. Że na stronie południowej była jakaś kopalnia. Druga sprawa, to co żeśmy znaleźli właśnie na włodarzu na szczycie góry, żeśmy znaleźli betonową, taką jakby można powiedzieć, płytę, która zasłania wejście do studni. Próbowaliśmy ją podnieść, ale niestety jest za ciężka, jest za duża. Także w każdym bądź razie fakt istnienia czegoś takiego jest, miało to być wielkie odkrycie. Teraz się okazało, że ktoś wykopał skrzynię na włodarzu, rozgrzebane jest wielka dziura wykopana. Oczywiście nikt się do tego nie przyznaje, jednak takich znalezisk tutaj, słuchajcie, jest co najmniej kilkanaście. Okazało się, że od tej całej afery ze złotym pociągiem do dnia dzisiejszego znaleziono tu kilkanaście depozytów. Mniejszych, większych, kilka właśnie w Rybnicy, kilka znaleziono przy Sajdaku. Są to małe rzeczy, są to małe skrzynki, co w nich było, nie wiem. Jednak dla mnie największym tym znaleziskiem jest właśnie znowu skarb znaleziony pod podłogą podczas rozbiórki jednego tutaj z budynków. Są zdjęcia, są dokumenty, jest to czyjeś prywatne archiwum, bo dotyczą dwóch osób. Masa zdjęć z okresu przedwojennego, masa zdjęć z okresu wojennego, oczywiście ludzie w mundurach Wehrmachtu i lotnictwa. Także dla niektórych historia taka, która wypływa, która tak w ten sposób się obnaża, jest niewygodna. Te dokumenty są niszczone przeważnie, jak opowiadałem wam kiedyś, byłem na jednej z takich aukcji, gdzie facet wylicytował album zdjęć człowieka z Waffen-SS. Zdjęcia pochodziły z Wałbrzycha, z Jeliny Zdrój. Przyszedł taki starszy pan, kupił i od razu to zniszczył. Także te dowody są zacierane. Widziałem osobiście w zeszłym tygodniu kilka zdjęć dotyczących Głuszycy, słuchajcie, z 1943 roku. Tu w Arkadii są zdjęcia, słuchajcie, na ścianach wyeksponowane, oryginalne zdjęcia. Pokazywałem już wam kilkukrotnie z lat z okresu międzywojennego i czasów wojny. Jest zdjęcie zrobione tych wzgórz, szczególnie tutaj tego, które jeszcze nie jest, pokazuje nam, że ta góra nie była rozkopana. To jest zdjęcie z 1933 roku. Po 1936 roku jest drugie zdjęcie, już tu widać jakieś prace dosyć górnicze. Jest jedno zdjęć pokazujące setki drutów kolczastych, ogrodzeń na polach. I to jest 1938. Słuchajcie, no jeżeli jest drut kolczasty, powinno być jakieś bydło w zagrodach. Tylko jest jedno małe kuku. Na tym terenie nigdy nie używano drutu kolczastego. Niemcy nie używali drutu kolczastego, bo to raniło zwierzęta. Zawsze robiono ogrodzenia drewniane. Zawsze wszystkie zagrody, które tu były, są robione dokładnie w ten sposób, jak tutaj widzicie, tak? W ten sposób grodzono pola tu, w ten sposób, zabezpieczano bydło. Druga sprawa, w okresie międzywojennym nie wypasano tu setek tysięcy sztuk bydła, jak to oficjalnie się mówi. To były małe gospodarstwa, porozrzucane dosyć rzadko w okolicy. Jedyny taki boom przemysłowy, który tu wybucha, to jest 1938 rok, kiedy największe zlecenia wpływają do Tartaku. Tartak wtedy dostaje bardzo dużo zleceń na podkłady kolejowe i stemple górnicze. Tylko że Tartak zajmuje się w oryginale wykonywaniem mebli giętych. To jest jedyny Tartak tu w okolicy i nawet jest jedna z takich legend, że sam Göring zamawiał sobie tutaj stół dębowy gięty, także też tak mogło być. I od momentu, jak są przygotowywane właśnie te podkłady, co jest najciekawsze, podkłady dla kolei wąskotorowych. Czyli już w tamtym czasie przemysł górniczy, ten, który był właśnie w Ludwikowicach, w Nowej Rudzie, w Kłodzku, w Wałbrzychu, korzystał z tych podkładów oraz z zabudów drewnianych używanych właśnie w górnictwie. Od 1938 Krupski Meyer zakłady dostają zlecenie na wykonywanie tkaniny mundurowej. Zaczyna się szyć już tutaj mundury. Jest to zakład odsunięty w zasadzie od centrum Niemiec, można tu robić różne rzeczy. Zakłady zbrojeniowe powstają tu już w 1939 roku. Wszystko można sprawdzić, do wszystkiego można sobie dotrzeć, szczególnie jeżeli to będziecie troszeczkę wytrwali, archiwum Irwinga. Polecam wam to. Ktoś się pytał, jak tam się pisze, bo ja nie znam języka angielskiego, w jaki sposób zdobyć tą wiedzę. Są ludzie, którzy piszą w moim imieniu. Są ludzie, którzy tłumaczą, tak samo jak język niemiecki tłumaczą. Wasza zasługa jest bardzo duża w tym wszystkim. Aleks to wszystko kopiuje, skleja, skanuje. Później moja prośba, żebyście pomogli nam
w tłumaczeniu. Bardzo dziękujemy, właśnie dostaję bardzo, bardzo, bardzo dużo tłumaczeń. Słuchajcie, co jest najciekawsze, językiem to jest pisane jakim, bo mi wyleciała nazwa? Gotyk. Nie, jest inne pismo, jeszcze lepsze. Stutting. No właśnie, takim pismem większość listów, które mam, wesne jest tym pisanym. Człowiek, który wczoraj przyjechał, nas oświecił, że takie pismo było, istniało, zakazane w Niemczech. W czasie II wojny światowej tego pisma nie można było używać, nie wolno było się nim posługiwać. Jednak masa dokumentów, które mam, dokładnie jest w tym języku pisane. Druga sprawa, gotyk właśnie w pomieszaniu z tym pismem tworzył pewnego rodzaju kod. Że normalny ktoś, kto zna język niemiecki, na pewno tego nie przeczyta. Jedyną książką, która jest najłatwiejsza do przetłumaczenia w tych wszystkich, które teraz ostatnio nabyłem, to jest właśnie ten przewodnik. Bo wszystkie inne, te dotyczące Achtenerbe, Lebensbornu, one są właśnie pisane czymś takim. I jedną stronę, jedną kartkę tłumaczyło mi 5 osób, słuchajcie, i mam 5 różnych tłumaczeń tej samej kartki. Także z tłumaczeniem właśnie tego pisma jest dosyć duży problem. Kolejna sprawa, identyfikacja zdjęć. Mamy bardzo dużo zdjęć z Jedliny Zdrój. Teraz się kolejny taki atlasik pokazał, jest wokół niego teraz dosyć duża zadyma, bo się okazuje, że na tym zdjęciu jest ośrodek Lebensbornu, jest swastyka, jest symbol Lebensbornu i są piastunki z dziećmi sfotografowane. Także prawdopodobnie te zdjęcie się niedługo ukaże. Ten album jest prośba osoby, która mi przekazała ten album. Jest to dokładnie ta osoba, która obdarzyła mnie kroniką Ludwikowic Kłodzkich. Teraz będziemy kręcili na pewno kolejny materiał z następnymi dokumentami. Pierwsza ekspozycja kroniki zaowocowała tym, że jeszcze dwie do mnie spłynęły. Jedna kronika jest ze szkoły w Głuszycy Górnej, a druga kronika jest z Nowej Rudy z lat 1936-41. Także tu bardzo tym osobom dziękuję. Teraz jest tylko taka kwestia, że nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, co z tymi kronikami zrobić, na pewno nie przekażę ich do żadnego muzeum tak zwanego, które jest tutaj, w żadne prywatne ręce, to na pewno nie trafi, bo to jest między innymi prośba pani, która przekazywała tą kronikę, żeby to nie trafiło w nieodpowiednie łapska. Także żadna instytucja państwowa nie jest tym zainteresowana. Muzeum w Witoszowie, no to jest muzeum uzbrojenia, położyć tam taką kronikę, po prostu szlak by ją trafił po pewnym czasie. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany jakąś tam pomocą, że moglibyśmy tą kronikę właśnie sfilmować, moglibyśmy ją pokazać tak jak ostatnią i byśmy ewentualnie przekazali, nie wiem, jakaś liczba pamięci, która jest, nie wiem, no ktoś powie, oddaj to na osobkę na włodarz, nie. Po prostu takich rzeczy tam się nie oddaje. Druga sprawa. Pan z Ludwikowic Kłodzkich, który przyjechał teraz, pokazał mi dwie skrzynie dokumentów, które chciałbym mi przekazać. To było jego życzenie, żeby po prostu te rzeczy tam nie wylądowały. Żeby tam po prostu nie poszły. Boi się po prostu komercjalizacji tego materiału, że to zostanie wszystko sprzedane. Także tu jest właśnie ukłon i podziękowanie do osób, które zaufały. Przekazują mi te dokumenty. Tylko jedną mam prośbę. Słuchajcie, ja nie mam pomieszczeń, żeby to wszystko zbierać. Przeszło 2000 książek już posiadam, także naprawdę mam problem, gdzie to magazynować wszystko. Teraz jeszcze wpływają do mnie zdjęcia, przekazuję je dalej i rozdaję te dokumenty. I to, żeby nie było jakiejś tam chryi, że ja tym handluję, ja to po prostu rozdaję. Jest kilkanaście osób, które ode mnie dostały i książki, dostały mapy. Teraz przekazałem mapę z 1938 roku Wałbrzycha. Człowiek się bardzo ucieszył, będąc teraz na Helu, przekazałem właśnie zdjęcia, jak w Fokarium, bo to było w sumie 9 zdjęć. Jak im pokazałem, to pani aż do góry podskoczyła. Mówi, pierwsze zdjęcia pokazujące właśnie morświny jeszcze w okresie międzywojennym, że w Zatoce Gdańskiej były morświny i tam sfotografowane dwa morświny są i jest jeden morświn właśnie w sieci. Także to jest dla nich bardzo duży dokument, też im to przekazałem, będąc teraz w Mamerkach, przekazałem kilka zdjęć dotyczących właśnie tamtych terenów z lat 36-38, no i tu te zdjęcia z tego terenu. Można je przekazać, zrobić ekspozycję, gdzieś można to wywiesić, tylko się pytam, komu i gdzie to przekazać. Ja naprawdę już tutaj dziękuję za te wszystkie zdjęcia, widokówki szczególnie, ja tego nie zbieram, nie gromadzę. To jest właśnie taka prośba, żeby już mnie tym nie obdarowywać. O. Jeżeli są dokumenty, my je skanujemy, czytamy, tłumaczymy i oddajemy właścicielowi. Co się później z tym stanie, no jeżeli zostanie u mnie, to po prostu po pewnym czasie wyląduje to gdzieś w jakimś strychu, w jakiejś komórce, gdzie to będę po prostu musiał składać. A tego bym bardzo, bardzo nie chciał. W ogóle taką formę przekazu jak teraz, pokazujemy wam właśnie z Aleksem te dokumenty. Dostaliście ostatnio przewodnik.
zeskanowany, wszystko jest. Pytacie mnie, jak znaleźć stronę Alexa. No prościej wam nie mogę wytłumaczyć, jak powiedzieć właśnie Porozmawiajmy TV. Wrzucam ten materiał u mnie, a ktoś do mnie dzwoni i się pyta, jak znaleźć stronę Alexa. No. Także bardzo prosto odpowiadam. Kolejna sprawa dotycząca właśnie ostatnich tutaj wykopalisk niewypału w zeszłym tygodniu. Znowuż w lesie ktoś nakopał bardzo dużo niewypałów, zostawił. Chryja z tego się zrobiła i to duża chryja. Wojsko po prostu przyjechało, zobaczyło, potem prywatna firma przyjechała, saperska, żeby to wszystko zabrać i w tym momencie rodzi się problem. Kto za to wszystko zapłaci? Pierwsze podejrzenie oczywiście padło na mnie, że to ja wykopałem, że ja to zostawiłem. Akuratnie mam alibi i to dosyć mocne i dosyć twarde na ten termin. W tym okresie byłem w Londynie, jak to się stało. Także to też trzeba bardzo uważać. Kolejna sprawa, w okolicach stawów znaleziono kilka pancerfaustów też. Tutaj jest, słuchajcie, taki teren, że naprawdę tego żelastwa jest w cholerę i ciut-ciut. I to jest bardzo niebezpieczne. I to jest moja taka prośba do tych wszystkich młodych zapaleńców latających właśnie z wykrywaczami. Na to trzeba cholernie uważać. O wypadkach się nie mówi, a doszło do poparzenia fosgenem na Mazurach. Znaleziono właśnie pojemniki z fosgenem, no i 4 czy 5 poszukiwaczy jest poparzone. Także to jest bardzo niebezpieczne. Tu do wszystkich tych młodych jeszcze raz mój apel. Uważajcie właśnie podczas takich prac. Pociski artyleryjskie, pociski moździerzowe, szczególnie w okolicach tam, gdzie były walki. Na przedpolach Wrocławia znowu znaleziono sporo niewypałów. Pod Wałbrzychem składowisko niewypałów. Szukanie właśnie, takie napałe, wchodzenie. Ja w swoim życiu popełniłem kilka błędów właśnie wchodząc do zaminowanych tuneli. Jeden film jako dowód macie w internecie, tak zwany taniec na bombie, jak to ktoś napisał. Ale dzięki temu saperzy wyciągnęli z tamtego kanału, z tego miejsca, rozminowali prawie 6,5 tony niewypałów, to znaczy pocisków artyleryjskich. Także to miało pozytywny skutek. Teraz jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, że ma do przekazania dla mnie jakieś żelastwo, to od razu odsyłam do Witoszowa. Jeżeli ktoś z was ma jakieś tam eksponaty, numizmaty, to znaczy numizmaty, broń, jakąkolwiek znalezioną, jakiekolwiek niewypały, dzwonić do Sławka albo dzwonić do pana Gabrysia, poinformować i oni już będą wiedzieli, co z tym zrobić. Żeby tego nie przechowywać, bo znowuż też był przypadek, byłem teraz u kogoś w Łodzi, na 6. piętrze, słuchajcie, dosyć pokaźna kolekcja niewypałów, które sobie wykopał w okolicach Łodzi. Zgłosił to, policja to zabrała, ale skończyło się ewakuacją praktycznie całego budynku. No człowiek ma... No mniej problemów na pewno, niż by go po prostu ktoś z tym nakrył. Mało tego, on wystawił niektóre te eksponaty na Allegro. Tutaj też jest taki mój apel. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, handel odznakami, handel bronią, to jest karalne. Także to, na to trzeba bardzo uważać i też uwaga na tak zwane podrzutki. Ktoś wykopie jakiś pocisk artyleryjski albo cokolwiek, potrafi podrzucić to drugiej grupie. Ostatnio byłem świadkiem, jak znaleźli 2 miny przeciwczołgowe. Byliśmy pod Kołobrzegiem. Jeden drugiemu ukradł to z samochodu. Otworzył bagażnik, zabrał mu te 2 miny i włożył je do swojego bagażnika. Także to też polecam. Podziwiam fantazję tych osób. Teraz jest lato, wakacje i masa właśnie poszukiwaczy, którzy wyszli teraz w teren. Znowuż jest szał na niektóre miejsca, tak jak dzisiaj powiedziałem, uważajcie na fałszywe mapy. Jest bardzo dużo cwaniaczków, którzy już nawet na podstawie tych map, które my żeśmy z Aleksem wam dali, tworzą swoje mapy. Bo to jest oryginalna mapa z 1936 roku, 1938. Wystarczy tylko na to, za pomocą drukarki jakiejś laserowej, nanieść kilka miejsc i taką mapę ktoś będzie wam oferował za 500 czy 1000 zł. Słuchajcie, jest prosta sprawa. Jeżeli ktoś wie i ma taką mapę, na pewno by takie mapy wam nie sprzedał. A jeżeli już by sprzedawał, to za kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych. Jeżeli jest depozyt, to na pewno nikt wam takiej mapy nie odda za darmo. To jest kilka takich moich uwag. Kolejna sprawa, noclegi w lesie. Wielokrotnie zwracałem już uwagę na palenie ognisk. To co teraz się dzieje, po prostu to jest masakra. Troszeczkę akurat nie tu popadało teraz, ale jeszcze tydzień temu, słuchajcie, ściółka miała tylko 6% wilgotności. A złapaliśmy właśnie grupę, która nie zabezpieczyła w ogóle ogniska, bezpośrednio na ściółce, pod suchymi choinkami rozjarali, słuchajcie, ognisko. Ostatnio byłem świadkiem dosyć dużego pożaru. Całe szczęście, że straż pożarna przyjechała na czas, że nie było wiatru i ogień się nie rozprzestrzenił. Też niefrasobliwość grupy poszukiwawczej. Także na to trzeba bardzo uważać, szczególnie w lesie. W momencie, kiedy jesteście, obozowisko, ognisko nie rozpalamy w litym lesie.
Po pierwsze jest to prawem zabronione, a po drugie chodzi o bezpieczeństwo. I tak jeszcze kolejna uwaga, pozostawianie sprzętu, samochodów na granicach lasu. Sam tego doświadczyłem ostatnio, pojechaliśmy z kolegą, z Rafałem konkretnie, filmować coś, zostawiliśmy samochód, za nami podjechał drugi samochód, no i no, przyłączyli się fani, którzy mnie rozpoznali, po prostu poszli z nami. Wracamy, my z Rafałem byliśmy no troszeczkę taką strychniną, to już w zasadzie nikomu w oko takie auto nie wpada, tamci byli nowym samochodem, przyszliśmy, słuchajcie, szyba wybita, samochód splądrowany. Także to też trzeba bardzo uważać, gdzie się zostawia samochody. Przede wszystkim też jest taka moja uwaga, jedziecie gdzieś w nowy teren, najlepiej jest się zapoznać z miejscowymi. Wypytać, zostawić gdzieś u gospodarza na podwórku samochód, żeby nie zostawiać samochodów po lasach. Ostatnio też był przypadek Land Rovera, ktoś sobie zostawił i zapomniał, gdzie go zostawił. Żeśmy 4 godziny łazili po lesie, żeby panu samochód, jego własny, znaleźć. Bo on wyszedł, poszedł sobie na rogowiec, troszeczkę pobłądził i zapomniał, gdzie Land Rovera zostawił. No to jest fajna historia, taka ciekawostka. Dzisiaj, słuchajcie, noc świętojańska. Nocujemy dzisiaj w lesie, witamy sobie lato na łonie natury. Jeżeli się uda, nakręcimy film właśnie dzisiaj w nocy, a wiem, że będą światła. Już jest zapowiedziane, bo jest taka fajna grupa zgrywusów, tu przyjechała teraz z Krakowa. Nie wiem, jak się to urządzenie nazywa, ale na niebie potrafią robić różne obrazki i wizerunki. Wiedzą, że dzisiaj będzie dużo ludzi w terenie, wiedzą, że są ludzie dzisiaj na Ślęży, są ludzie właśnie już na Wielkiej Sowie, dzisiaj będzie nawet tam impreza i na pewno dzisiaj będą kule ognia na niebie. Może nawet się UFO pokazać. Także tu trzeba teraz bardzo uważać. Ostatnio zadzwonił do mnie pan bardzo taki podniecony, że na rogowcu właśnie byli z synem i widzieli wieczorem latający spodek. No, sfilmowali, pokazali. Okazało się, że to właśnie ta grupa filmowców, amatorów po prostu w ten sposób się zabawia. Także to trzeba bardzo na to uważać. No i kolejna sprawa. Znowuż jesteśmy straszeni niedźwiedziem, który grasuje tutaj po lasach. Jest to po prostu odwracanie uwagi od tego, co faktycznie się dzieje, od grup, które plądrują stanowiska archeologiczne. Bo ja już nie powiem, że to są archeolodzy, tylko to są zorganizowane grupy, które wiedzą o pewnych rzeczach, przyjeżdżają i buszują. I w momencie, kiedy taka grupa przyjeżdża, przeważnie to są Niemcy, w tym momencie albo się pokazuje puma, pokazuje się niedźwiedź albo wilki. Wilki faktycznie tędy przechodzą, ale one przechodzą tylko w styczniu, lutym. Można te dwa wilki sobie obserwować w internecie, one mają obroże, one się poruszają praktycznie po całej Polsce. Na Słowację nawet idą i są w Czechach. Wczoraj komunikaty właśnie podawane w telewizji dolnośląskiej, niedźwiedź. I słuchajcie, w których rejonach? No oczywiście tam, gdzie złoty pociąg. Także jak najlepiej wystraszyć niedźwiedź albo kleszcza. Także teren zamknąć, postawić tablicę Sowiogórski albo Sudecki Park Narodowy. W tym momencie przechodzą pewne odobrzenia. I ja nie rozumiem jednej sprawy. My wchodzimy, na przykład idziemy sobie przez las. Nie wiemy, że wczoraj postawiono tam tablicę. Jesteśmy zatrzymywani, straszeni mandatami. A w tym samym czasie przejeżdża koło nas kilka Land Roverów. Znam ludzi, którzy tam jadą w tych Land Roverach. Jadą plądrować las. I nic się w tym momencie nie dzieje. Nikt ich nie widzi. Na moje jakieś tam uwagi, po prostu jestem straszony kolejnymi mandatami. Także to jest też dla mnie troszeczkę takie dziwne i zaskakujące. Jest kilkanaście obiektów tu, w okolicy, które w ciągu, na przełomie ostatniego półrocza zostały całkowicie zdewastowane. Tylko, że odkrywamy cały czas nowe. Cały czas nowe, gdzieś rzucam wam w sieć, pokazuję wam coś, ewentualnie nawet informuję, przedwczoraj będąc w Skalni Smaków, właśnie przyjechała taka grupa, oni przyjeżdżają tu z Radomia. Wskazałem im miejsce, profesjonalna grupa, słuchajcie, film nagrali, weszli do środka, kopalnia, okazuje się, że mają jakiś tam spis. Tych kopalni pojechali do Nowej Rudy, okazuje się, że tak, że to jest szyb zrobiony przez niemieckich górników w 1938 roku, eksploatowany do 1941, zasypany w 1952 przez Rosjan. Ta sama historia, słuchajcie, na Bieda Szybach w Boguszowie Gorce. Pojechaliśmy, akuratnie tam nawiązałem, odświeżyłem znajomości z kolegą, który właśnie na Biedach Szybach w Boguszowie ryje. Dokopali się do chodników w jakiejś starej kopalni. Weszliśmy do środka. Okazało się, że chodniki są wylane betonem. Czyli to już jest robota z okresu II wojny światowej. Szyb został zasypany, ich stamtąd pogoniono. No oczywiście to jest takie fedrowanie węgla, jest zabronione. Jednak na Podgórzu, jest to dosyć często teraz właśnie w Wałbrzychu,
Wprowadził ktoś mnie przy dworcu kolejowym do starych kanałów, przy starej kopalni, przy tak zwanych magazynach, na temat których wszystko jest wiadomo. Wyszliśmy, słuchajcie, jakieś 400 metrów za stacją, w miejscu, którego ja w ogóle bym nie podejrzewał, że tam jest kolejny szyb górniczy, wentylacyjny. Jest zakratowany, jest zasypany. I słuchajcie, wejście do tego szybu dzisiaj wygląda tak, abyście wchodzili do czyjegoś garażu. To jest praktycznie niezabezpieczone. Później dwie kopalnie, stare kopalnie na Piaskowej Górze, niedaleko szpitala górniczego. To znaczy kopalnie. Rozmawiałem teraz, jak moja mama leżała tam w szpitalu, rozmawiałem z takim starszym panem, który leżał na sali obok w zasadzie, to jest na kardiologii, i tak usłyszał, o czym my tam rozmawiamy. I on zaczął właśnie opowiadać, że był jednym z budowniczych osiedla na Piaskowej Górze i pracował przy stawianiu tego szpitala. Powiedział, że pod szpitalem znajduje się potężny schron, właśnie zrobiony przez komunistów w latach 60. Miał być to prawdopodobnie schron przeciwlotniczy, potem miał być przerobiony na schron przeciwatomowy. No i tak zacząłem rozmawiać z człowiekiem, konserwatorem ze szpitala. No i on powiedział, faktycznie są jakieś duże pomieszczenia, mówię, ale one są zamknięte i monitorowane. Do nich nie ma nikt praktycznie wejścia. No to pierwsze co, pojechałem do Wałbrzycha, byłem na placu Grunwaldzkim, poszedłem do byłej siedziby obrony cywilnej. Siedzi tam jeszcze taki fajny, starszy pan, można z nim porozmawiać. Poprosiłem normalnie tak, no, z cicha Franc, mówię, czy mógłbym zobaczyć jakieś dokumenty obrony cywilnej dotyczących schronów, mówię, z okresu II wojny światowej. Mówię, nie ma najmniejszego problemu. Wyciągnął, ma takie plany, słuchajcie, z lat 50., 60. Się okazuje, że w samym Wałbrzychu w latach 60. i 70. podjęto dużym kosztem i niemałym wysiłkiem, słuchajcie, projekt, który miał dać schronić w razie jakiegoś tam ataku właśnie na Wałbrzych atomowego około 10 tysiącom ludzi. To nie są małe schrony, to nie są jakieś popierdółki. Wiadomo, że schron jest pod rynkiem, wiadomo, że schron znajduje się pod urzędem miasta, no oczywiście tam złoty pociąg pod urzędem miasta też ma stać. Przy gimnazjum numer 2, żeśmy tam wchodzili, no nie da się teraz tam wejść, jest teren tak zabezpieczony i monitorowany. Kolejna sprawa, się spytałem o podziemia w Wałbrzychu. Pod Osirem, placem Grunwaldzkim są, tylko że one są wykorzystywane teraz przez telekomunikację i wszystkie inne firmy, które wykorzystują te kanały do swoich celów. To jest dokładnie to samo, co we Wrocławiu, gdzie podziemia na przykład na ulicy Wiśniowej już się nie wejdzie. Jeszcze rok temu można było sobie swobodnie tam wejść. To samo w Jeleniej Górze. Połączenie dworca kolejowego z byłym hotelem Europa. Jest człowiek właśnie z Jeleniej Góry, który pokazuje nawet taki amatorski film nagrany w latach 80., jak z hotelu Europa przechodzą do dworca kolejowego. Temat właśnie Krzaczyny, temat Kowar, Jeleniej Góry. No, nie mam po prostu kiedy pojechać teraz tam, ale wypłynęło kilkanaście fajnych faktów dotyczących właśnie Jeleniej Góry i pobytu tam Heinricha Himmlera. Tak samo jak w Rzeszowie teraz, będę za tydzień, będzie spotkanie właśnie, spotykam się z człowiekiem, który od wielu, wielu, wielu lat chce pokazać właśnie prawdziwą historię, prawdziwe oblicze Rzeszowa z czasu, z okresu II wojny światowej. I faktycznie okazuje się, dokopałem się nawet do takich informacji, że Hans Kammler, odpowiedzialny ten za plan rakietowy właśnie niemiecki, mieszkał w Rzeszowie na zamku, a faktycznie poligon był w Bliźnie. Wszystkie decyzje zapadające, dotyczące właśnie nie tyle V2 jak A4, rakiety o symbolu A4, bo tak powinien się ten projekt nazywać, zapadało wszystko gdzieś, prawdopodobnie może w Gierłoży, może to przyjeżdżało z Niemczech i bezpośrednio do Rzeszowa na zamek. I dopiero tu wszystkie dokumenty były rozdzielane i stąd wyjeżdżały gotowe projekty do fabryk produkujących te rakiety. I teraz znowuż taka ciekawostka, że Wałbrzych też ma w tym swoje korzenie, paliwo syntetyczne wytwarzane w Wałbrzychu, właśnie z wałbrzyskiego antracytu. Brzeg Dolny, tak samo jakąś chemię produkowali, która była dostarczana m.in. do Rzeszowa i potem, nie wiem do czego tego używane, bo to jest zbyt skomplikowane, a na rakietach się nie znam. Miałem tłumaczone, do czego ta chemia tam była potrzebna, ale za dużo wiedzy. Podziemia Rzeszowa, później właśnie Blizna. Do tego Lublin. Teraz będziemy na Majdanku. Majdanek, znowuż ewakuacja Żydów z Majdanka, kilkunastu Żydów, którzy zostają przywiezieni do tu, na teren Dolnego Śląska. Tylko nie wiem, czy oni wylądowali w Stalagu 7A w Zgorzelcu, czy oni siedzieli w Wałbrzychu w gestapo. Ale w każdym bądź razie po II wojnie światowej wszystkie dokumenty dotyczące tych Żydów
giną. Kolejna sprawa, teraz będąc w Łodzi, znowu dostałem pewien dokument pokazujący, ukazujący Żydów i Żydów. Dwa oblicza Żydów z okresu II wojny światowej właśnie mieszkających w getcie. To samo było, takie same getto było w Rzeszowie i największe getto, jakie było, to w Warszawie. Jest tam taki, to są zapiski niemieckie z 1944 roku, mówiące o kolaboracji właśnie Żydów z nazistami. Może to był tylko, może to jest papier propagandowy, może tak było faktycznie. Jednak po II wojnie światowej Moczar i jego siepacze idealnie się czują na terenie Łodzi. Oni zapełniają łódzkie więzienia polskimi działaczami. Po prostu mszczą się. I o tym się wyraźnie mówi, że Moczar i jego siepacze mścili się na Polaka. Za II wojnę światową i za zorganizowanie właśnie gett. Słuchajcie, to mnie przeraża, że ci ludzie tą historię zaczęli w ten sposób pokazywać, że to my jako Polacy budowaliśmy getta, że to my jako Polacy zapędzaliśmy Żydów do getta. Naród, który najwięcej pomocy właśnie od nas dostał, takie rzeczy opowiada. Bo żaden naród na świecie nie pomagał tak Żydom jak my Polacy. Pacyfikację wsi, moja mama na przykład przeżyła pacyfikację wsi tylko za to, że ukrywali Żydówkę. A zakapował tą Żydówkę inny Żyd, którego gestapo złapało. Także te tematy są tak zawiłe, one są tak poplątane. Ostatnio znowuż miałem pogróżki pod tym adresem, że jeżeli będę kontynuował temat właśnie Żydów kolaborujących z Niemcami w czasie II wojny światowej, stanie mi się potężna krzywda. Także to już są naprawdę żarty się kończą. Dokopałem się teraz do kilkunastu właśnie takich publikacji z lat 45-49 dotyczących zeznań właśnie Żydów, którzy zeznawali przeciwko Polakom, oczerniające Polaków. I później taki ktoś wyjechał do Stanów Zjednoczonych, albo Żyd, który nigdy nie był w Polsce, całą okupację przeżył sobie w Stanach Zjednoczonych, mówi, że to były polskie obozy koncentracyjne, że to Polacy mordowali Żydów w komorach gazowych i palili ich później w krematoriach. Także temat jest bardzo ciężki, nawet się ostatnio wystraszyłem troszeczkę dokumentów, które dostałem. Także parę teczek osobowych znowuż do mnie dotarło, znalazłem rodzinę jednej z tych osób i tą teczkę przekazałem. Rodzina jest po prostu w szoku. Także to jest taki aspekt troszeczkę niebezpieczny. Kolejna sprawa, dwa nieśmiertelniki, które do mnie ostatnio dotarły, żołnierzy niemieckich Wehrmachtu. Przekazałem rodzinom, jednego rodzina mieszka pod Wrocławiem, cały czas wiedzieli, że zginął, tylko nie wiedzieli gdzie. A drugiego, tego żołnierza, rodzina pod Poznaniem. Też przekazałem ten nieśmiertelnik, a nieśmiertelniki nabyłem drogą kupna na Weteran Bazarze w Łodzi. Także to nie jest żadna tajemnica, tam udało mi się to nabyć, słuchajcie, za całe 15 zł za sztukę. Także czasami się trafiają takie kąski. No i tak na koniec, słuchajcie, hieny. To są właśnie takie osoby, które plądrują te wszystkie stanowiska i okradają je. Znaleźliśmy, opowiadałem wam historię 2 lata temu w miejscu straceń, niedaleko właśnie rogoźnicy, dwie obrączki związane złotym łańcuszkiem z krzyżykiem. Zakopaliśmy to dużo głębiej, dokładnie w tym samym miejscu i dowiedziała się o tym taka hiena kanalia. Słuchajcie, przerył cały teren dookoła, żeby to znaleźć. Ale nie znalazł. Po prostu tego nie znalazł i to jest po prostu tragiczne. Ktoś, idąc na śmierć, prawdopodobnie małżeństwo, schowało to, ukryło. A taka kanalia by to po prostu wydobyła i sprzedała, bo znam gościa, który znalazł gdzieś złote zęby właśnie z Auschwitz, rozklepywał je później młotkiem i je sprzedawał. I dla niego to nie miało znaczenia, że to są złote zęby wyrwane ludziom. Dla niego to nie miało w ogóle znaczenia. Wiem, że nawet rozpruli jeden z grobów, znaleźli czaszkę ze złotymi zębami. Człowiek się na tyle nachlał, że poszedł do jubilera z dolną szczęką. Przypadek z Łodzi, bardzo znany, opisany w prasie i telewizja łódzka kiedyś ten materiał publikowała. Także człowiek ma skruchę do dzisiaj, dręczą go koszmary, powiedział, że tego więcej nigdy nie zrobi. Pracuje nadal, do dzisiaj pracuje w zasadzie w ramach takiej jakby pokuty na jednym z łódzkich cmentarzy. Byliśmy teraz taką wycieczkę, żeśmy w Łodzi sobie zrobili, że byliśmy na cmentarzu na Ogrodowej, później poszliśmy Piotrkowska 20, tam gdzie był ośrodek Lebensborn, tam gdzie dokonywano właśnie selekcji polskich dzieci. Okazuje się, że pan, który przyszedł na te spotkanie, on mi opowiada, a ja tu byłem, mówię, jak miałem 4 lata. Dokładnie tu, mówi, rozdzielono mnie od tego, od matki, od brata. Brata wywieziono później do obozu dla nieletnich na Przemysłowej w Łodzi, a tego
No nie, dziadka, wtedy dziecko czteroletnie, wywieziono do Poznania, na Cytadelę, był na Cytadeli i później wyjechał do Niemiec. Po II wojnie światowej, między innymi dzięki Hrabarowi, wraca do Polski, wraca do Łodzi, odnajduje matkę, brat niestety zginął. I zaczął opowiadać, że takich ośrodków przy ulicy Piotrkowskiej były trzy. Wiemy o dwóch na pewno, jeden tam, gdzie jest tablica pamiątkowa. Drugi jest w okolicach centralu Manhattanu, jak ludzie, co znają Łódź, to będą doskonale się orientowali. A trzeci znajdował się na Halenowie Największy. Niestety wyburzony, zniszczony, nagrywałem wam tam film, pokazywałem. I ten pan opowiadał o ochronce dla dzieci żydowskich, bo to jest dla mnie bardzo dziwne. W momencie, kiedy były Lebensborne, potem natychmiast powstają tam ochronki dla dzieci żydowskich. Czysty przykład, właśnie szpital na Górce w Głuszycy. Najpierw tam jest szpital dla Hitlerjugend, potem jest Lebensborn, a w 1945 roku od razu powstaje tam ochronka dla dzieci żydowskich. I takich ochronek, słuchajcie, tu na Dolnym Śląsku jest kilkanaście. Jeżeli tu nie było Żydów, to przepraszam, skąd te dzieci żydowskie się wzięły? Na to pytanie nigdy nie dostanę odpowiedzi. Temat po prostu, od tego tematu niektórzy odskakują od razu jak od jeża. Także tak na dzisiaj troszeczkę tych informacji wam przekazałem. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy z nowymi informacjami i materiałami.